Oto nasze reprezentantki, trenowane na co dzień przez Brygidę Saczowską-Kamińską, byłą znakomitą zawodniczkę, też startującą w trójce, trójka z Rzeszowa. Tam pani Brygida była dolną zawodniczką. Trochę ta trójka, którą za chwilę będziemy oglądać, montowana na prędce. Tak, jest to trójka z zawodniczek dwóch klubów. Ania Filipowska, wieloletnia zawodniczka AZS-a WF Katowice, a przeszła do rzeszowskiego klubu i wspólnie od wakacji trenują. Bardzo ładnie wczoraj zrobiły układ, szczególnie dynamiczny, z wielkim tempem, bardzo poprawnie, ładnie, a zresztą już w tej chwili widać, że krótki trening, ale bardzo mocny, silny, bo nie można tego zrobić niepopartego wielką pracą i wysiłkiem. No oczywiście też talent poszczególnych zawodniczek ma wpływ na to, że mogliśmy tę trójkę wstawić do reprezentacji. I to na pewno nie jest przez to, że była to montowana tak szybko trójka, nasz najsłabszy element w tej reprezentacji. Górną zawodniczkę Beatę pamiętamy z dwójek mieszanych w Zielonej Górze podczas Mistrzostw Europy Seniorów. Wywalczyła tu medal brązowy z partnerem. W ubiegłym roku w sezonie startowała razem z zawodnikiem z Zielonej Góry, z Łukaszem Misztelą, a w tej chwili zmieniła konkurencję z dwójek mieszanych na trójki i z powodzeniem. Widać, że jest bardzo wszechstronnie utalentowana, przygotowana i radzi sobie w każdym zestawie. Mieliśmy błąd przy samym lądowaniu. Tak. Widać, że zawodniczki mają wyrównany wzrost i wagę. Jest to utrudnienie, no ale niestety nie dodatkowo punktowane. Bardzo ładna piramida z trzema obrazami, wszystkie zaliczone, wszystkie wytrzymane. No i na pewno nie będą się nasze dziewczęta tego występu wstydzić, choć też musimy to powiedzieć, nie był to występ, który pozwoli nam w końcowej klasyfikacji przeskoczyć reprezentację Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Wiemy już zatem, że bez medalu zakończymy drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów, bo tego możemy się spodziewać, nawet nie czekając na noty sędziów, to w akrobatyce niewiele jest rzeczy do ukrycia.